Dzień Noberek, spotkanie z chłopakami, niedziela rano, jedziemy w nieznane, możliwości jak zwykle u każdego, albo się coś znajdzie, albo nic. Jest Marek Marecki, witamy. Srebrny guldeniarz, siemano. Jest Sylwester, Saperka TV, zapraszamy. A że pogoda się polepszyła, słońce ma zamiar wyjść, to patrzcie na to. Tak jedziemy w pole i dzisiaj tak kopiemy. No, nawet wypracowałem się. No. Także co, chłopaki, mamy jakiś zamiar coś dzisiaj znaleźć? Byle nie padało, wiesz, ta się sama znajdzie. Tak, dokładnie. Mam zamiar dzisiaj znaleźć centa z lwem. Czyli boratynę. Czyli boratynkę holenderską. Szukamy boratyny holenderskiej, a byle nam nie padało i byle był uśmiech na twarzy. Trzymaj się, Tasie, do zobaczyska. Pozdrawiam. No i co? Widzimy się. Jest Sylwester. Marek się już szykuje. Już trochę ubrani. I tak chcemy wam pokazać takie jakieś poletko. Wskakujemy na nie. Zobaczymy, co jest. Jeżeli cokolwiek będzie, zostajemy. Jeżeli nie będzie nic, spadamy dalej pozaglądać. No co? Życzymy sobie jakichś zdzisiów i wam również do zobaczyska przy fantach, jak się uda. No kurczę, bele, pole okazuje się być pustym, nawet nie ma śmieci. Ale teraz w końcu mam jakiegoś jednego fancika, nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest, pięknie wyszło. Już wam pokazuję, jak wyszło, patrzcie, po przewróceniu szpadlem. Ale czymże to kurczę jest? Jaka zmyłka, ale rancik, nie? Rancik był zacny, kurka wodna. Ale kawałek miedzi, a w miedzi pieniądz siedzi. No i co? Następne pole, patrzcie na te koguty stojące. Weszliśmy, Marka to prawie nie widać, patrzcie, te koguty są wyższe od niego. Ten to jeszcze je przerasta, nie? A ja to już nie. I kurde, wygrałem konkursik. Patrzcie. Patrzcie, jaka piękna zieleninka. Zobaczcie, jaka zieleninka. Jest jakiś moniaczek. Niestety niżej nieznany. Na pewno nie będzie szło odczytać. Ale kurczę, moneta. To moneta. Gdzie ty? Gdzie mi ty? Gdzie mi ty spadła? Jest. Lecimy dalej. No i teraz takie oto pole. Tam przeszliśmy tymi palikami. Weszliśmy tu. Jeden sygnał na jakiś złomek, jeden sygnał na jakąś puszkę, jeden sygnał na jakiś kawałek ołowiu i teraz wpadła taka oto kuleczka. Taka oto kuleczka. Jademy dalej. Opowiedz, Marek, moim widzom, coś to znalazł, coś znalazł. No skarbów na razie nie ma, no pustka, ale coś innego za to, pokaż grafik. Ile jeszcze będzie? Tak jak z 10 jeszcze takich znajdziemy, to pojemy, nie? No ale to chyba po małym omleciku. W rękawiczkach nie idzie przełączyć, patrzcie na to. Patrzcie na to, jakie przepiórcze jajeczko piękne. Stuk raz, nie ruszamy, nie dotykamy, gniazdko piękne zrobione. Idziemy jeszcze chwilę, tak w pięknych okolicznościach przyrody. Wracamy do auta. I następne pole. Tam wizja na żywo, prowadzona przez Sylwestra. Także jademy. I już moja mordeczka się cieszy, bo niby nie ma nic, a jednak coś jest. Patrzcie, taszczę taki złom ze sobą. Kurde. Kasa. Kawał złomu, a teraz dosłownie prawie na wierzchu. Widzicie ślad po niej? Patrzcie na to. Ajajaj. A jednak coś się przytrafia. Na co może inni nie zwracają uwagi, nie kopią wszystkich złomków. A tu jednak człowiek trafił kuleczkę piękną. Jest druga w mojej karierze. Jest zajebiście. Pozdrowionka dla was wszystkich. I miłego dzionka. My zmieniamy pole. No i co? Zmiana pola nastąpiła. Lecę do Sylwestra. Sylwester na zmianie pola. 5 fenigów, Niemcy. Wygrał, kurczę, bele konkurs. Pięknie. 5 fenigów. Kurde. Proszę mi tu nie miotać, bo ludzie nie mogą oglądać. Jest 5 fenigów, także co?
Lecimy dalej. Lecimy do następnego. Niezmiernie się cieszę. Już dostałem gratulacje od chłopaków, bo przelecieliśmy to pole, sprawdziliśmy, nie ma sygnałów. Już schodzimy w kierunku auta i patrzcie. Tu samochodzik, Marek już tu, Sylwek za mną. Schodzimy i wypadł mi jakiś moniaczek. I jest to chyba 5 centów julianowe, tak jest. 5 centcików julianowe zajechane, ale moneta to moneta. Jest dzisiaj druga, także jest dobrze. Lecimy dalej. No i trafiliśmy teraz na takie miejsce oznaczone. Tutaj Holendrzy bardzo dbają o to. Mamy strzelany Halifax. Mamy tutaj pamiątkową tablicę i kawałek śmigła. Tak. I Sylwester tłumaczy teraz. 50 lat wyzwolenia. Jest to kamień pamiątkowy po katastrofie bombowca Halifax. Teraz tak, katastrofa doszła 22 stycznia 1944 roku. 5 lotników zabitych zginęło w katastrofie, 2 ocalało. Pomnik odsłonili Klefs Henan, Fundacja Festiwalu Folkloru de Lutte. Coś takiego. No i tak jak widzicie, 22.01.44 niestety został zestrzelony jakiś Halifax Bombardier. Jak wygląda ten Halifax? No. I kurczę bele, no fajna tablica pamiątkowa, super. To jest tutaj fajne, że ludzie robią coś takiego. Także co, no my w drodze dalej szukamy kolejnego poletka i zmykamy taki rąbek historii z II wojny światowej. A jest on mianowicie tam przy takiej rzece. Jedziemy, szukamy. No, Marek mówi, że już na browara uzbierał. Kurczę bele. Zmiana na taki park fajny, mały. I ja już monetkę mam, także dzisiaj mam już 3, jest super. Proszę bardzo. Tak, tutaj z dziurki przepiękna patyna. Zieloniutkie, julianowe. 5-centóweczka. Pozdrawiam rocznik 1980, kochanie. No. Także jedziemy dalej. No, trzeci dołek tutaj. Trzeci dołek i w dołeczku kolejne 5 centów juliana. Kolejne 5 centów juliana. Troszkę wyczyszczone. Który tu mamy rok? Tu mamy rok 74. Pozdrawiamy 74. Tradycyjnie holenderski posiłek wykopkowy, kiełbasa z bułką, czyli rzymła z wursztym. Dziękujemy. I piweczko. Pa. No co kochani, kolejna zmiana miejscówki. Pogoda jest przepiękna. Kurczę, i że ja nie wziąłem sprzętu do dołusa, żeby móc wejść do wody. Antena została w domu i bardzo tego żałuję, bo gdyby była, to już wam pokazuję. Tam śmiga Marek, zobaczcie jaka woda. Ja już bym tam siedział w niej, naprawdę. Już bym tam w niej siedział, już bym dłubał te drobne rzeczy, które pozostały, bądź może nawet nie zostały wyciągnięte. Cholera wie no. Tu mam pierwszą monetkę po zmianie miejscówki, 50 centów, także też jest dobrze. No, pogoda. I teraz wpada jakiś taki żetonik do jakiegoś automatu. Coś jest opisane, ale nie wiadomo co do końca, nie wiem od czego. Pisze NŚD. I jakiś tam numer telefonu. A z drugiej strony jakiś spell park. Także no, jest. I znowu odrobina pogody. Kurczę. Wcześniej 1 euro wpadło, nie nagrywałem. A teraz ten holenderski cynkowy wojenny cencik 1943 albo 4.
coś takiego. Jest? Jest. Fan to fan. Marecki też tu ryje. Także lecimy dalej. No i co? Przekoptąłem nóżką. I widzicie? I widzicie, leży. Leży i czeka na mnie. 20 centisów. Szukamy dalej. W takim starym, pięknym lesie jestem. Wlazłem tu na chwilę. Te 20 centów tam znalazłem, a teraz tu mam sygnał. Może zobaczymy razem, czym on jest. Ho, ho, ho. Jaki piękny. Jaki piękny kapselek. No kurczę, do następnego. Już pędzę do Marka. Kurczę. Co tam, Marku? Co tam, Marku, wydubałeś? Całe 5 centów stałe. O, 82. Centów Juliana. No lepsze to niż nic, bo... Pozdrawiamy kiepsko. 82 rocznik. Ależ tu jest pięknie. Że ja nie wziąłem tego stroju, ale... Ja tu na bank wrócę kiedyś. Po te kurde drobne rzeczy pogubione w wodzie. Tu, tam. Jakie tu są plaże. Jakie tu są plaże. Ja tu przyjadę z powrotem. Kolejna zmiana miejsca. I przed chwilą tu, w jednym dołku, tutaj pode mną, 5 centów Juliana. A teraz patrzcie na to, to był depozyt. Kurde, mam dwie w jednym. Tu mam teraz dwie w jednym, a tam był jeden. Zobaczcie. A nie, on się odbił. Ej, one się odbiło. To nie było teraz dwóch w jednym. Zmyła. Tam to było piękne julianowe. Chyba 73 rocznik albo 70. Tu już jest Beatrix, niestety. Te brzydsze. No ale są. Moneta to moneta. Do statystyk się liczy. No i co? Pędzę. Pędzę do Mareczka. Bo Mareczek koło mnie tutaj też ryje. Coś tu wyrył. Coś tu wyrył. Dwójeczkę. Patrzcie, jaką piękną dwójeczkę znalazł. Ha! Yeah. Dawaj, tu żółwik. Jedziemy dalej. Tam Sylwester też podobno coś łapnął. Łapłeś coś? Beatrixa 5 centów. No. Czyli ile? 10 minut, 4 monety. Może będzie dobrze. I znowu lecimy do Marka. Marek tutaj. Pokaż. No, ale będzie starsza monetka. Będzie jakaś starsza monetka. Skupić. Nie ma nawet co. I na czym. Szkoda. No, ale będzie starsza monetka. Cieniutka, starsza. Ale jest. Także jest. Lecimy dalej, Marku. Ale jest radość Marka, ale radość Marka, lecę do niego. Na wierzchu. Patrzcie na to, na wierzchu. Coś ma, ale nie wiem, czy to na będzie srebro, czy nie. Dantel wiol. Pokazuj to. Wiola? Patrzcie. To będzie oryginalna może jakaś. Patrzcie, na wierzchu bransoletę znalazł. Jaki cudak. Daniel wiol. To może jest jakiś, bo nie ma tylko zapięcia. Ale poczekaj chwilę. To nie jest puncja, to jest po prostu, niektóre firmy wytwarzają typowo srebrne przedmioty. Ja wiem, ale kurde, jest napisane. No na wierzchu, pięknie. Ja patrzę, mówię, chyba śmieć takie srebrko zwinięte, patrzę, ale no nie, no chłopie, to na bank będzie srebro. To na bank będzie srebrko. Ja tak patrzę, tak leży coś, przejeżdżamy. Normalnie cudo, nie? Patrzę bardzo. Jest, Marku, jest. No szukamy dalej. Marek tam, ja tutaj. Właśnie taką jamę musiałem wydubać na grubość i wysokość pinpointera, raczej na jego wysokość. Jest monetka, jest pewnie 1 cent, buratynka holenderska. Chyba nawet ją dziabnąłem. Tutaj mam widza. Pomachaj chociaż widzom. Właśnie spotkaliśmy tutaj Polaków również w parku. Jest mama z synem. I tak jest, boratynka. No i dostał ode mnie na pamiątkę monetki. 5-centóweczki Juliana, bo chłopak się podobno ostatnio tym interesuje, też ogląda. Także niech, kurczę, ma jakiś zapał, nie? To co, jeszcze raz pozdrawiamy, żółwik. Super. Na razie, ho.
Śmiejemy się z Marka. Marek mówi, pytam stąd, bo tu są przepotężne drzewa, są gniazda i chyba się już maleństwa wykluwają, bo patrzcie na to. Normalnie przed chwilą spadło koło Marka i Marek mówi, pytam stąd, ile wlezie, kurczę, bo jeszcze mi coś na łeb spadnie, nie? Patrzcie na to drzewo, jakie ono jest prześliczne. Normalnie. Ciekawe ile takie cudo ma lat, nie? Kurczę, takie zgrubienie urosło powyżej stopy, powyżej podstawy tego drzewa. No. To jest taki holenderski bebok. Nic, park piękny, lecimy dalej. Tam znowu jakieś kurde inicjały na drzewie, ale bajer. Ja oczywiście Markowi gratuluję ogromnie tej znajdy, bo tą bransoletę co znalazł, to jak się wdrożycie w temat, to jak mówiłeś? Z Barcelony, chyba projektant Dior. Jakiś projektant Daniel. Dior z Barcelony produkuje takie bransolety, nabija tylko i wyłącznie swoje numery, żadnych puńców. A ja teraz w dołeczka znalazłem, z takiego oto wydubałem, taki oto fancik. Nie wiem, czy ten fancik był guzikiem, czy ja go tak załatwiłem, czy nie. Ale raczej to był guzik, patrzcie się, jest kotwica, jest przepiękna kotwica, jest korona. Kurczę, ale był świetny, tylko wydaje mi się, że ja go tak trzasnąłem, bo kurde, strasznie musiałem tu, tam są korzenie same, dziubać, nie ma digerka i właśnie przez to, że nie ma digerka, dzieją się takie rzeczy. Ale jest guzik. Ale guzik jest przepiękny. W końcu wpadła jakaś stara rzecz. No i kurczę co, jeszcze trochę i ryjemy. Popatrzcie na to. Teraz z dziureczki następnej przy stawiku i przy Marku wpadła mi taka oto zapineczka mankietowa. Przepiękna jak dla mnie. Znowu fajny fancik. Jeszcze nawet kurczę działa. To jest najlepsze. To jest najlepsze, że jeszcze działa. Kiedyś wychodziły srebrne. Niektóre. A ta jaką będzie? Nie wiem. Ale jest fant. I to się liczy. I co? Wszystkie sprzęty złożone pod starym drzewem. Wszystkie gajsy zestawione pod tym starym drzewem. Kończymy dzisiejsze wykopki. Było to co było, widzieliście. Marek mistrz, znowu udało mu się. Piękna bransoleta. Dziękuję. Hi, hello. Normalnie mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Ten jego fant to jest dzisiaj naprawdę uratowała dzień, ponieważ będziecie widzieli to co będziecie widzieli. Nie, jako tako. Nie było, nie wiadomo ile. Ale monety powpadały. Na koniec, srebrny Marek, nie? Na koniec Sylwester też nakopał euraczy. My nakopaliśmy jakiś pierdółek. Ja ten ładny guzik. Marek bransoleta. Jeszcze kuleczka. Kuleczka też była fajnym fantem. Także co? Pozdrawiamy i do następnego. Pozdrawiamy.